nowy samochód operacyjny rozpoczął służbę w Braniewskiej Komendzie Straży Pożarnej. Pięcioosobowa Skoda Octavia 2 zastąpiła dotychczas używane auto marki Kia i będzie wykorzystywana do zadań operacyjnych i administracyjnych. Oprócz tych zadań statutowych, tych najważniejszych, z którymi Straż Pożarna jest postrzegana, z których Straż Pożarna jest postrzegana przez mieszkańców naszego miasta, naszego powiatu, a więc wyjazdu do zdarzeń, do interwencji strażaków, to również komórki organizacyjne Komendy Powiatowej wykonują codzienne obowiązki i chociażby prewentysta musi odebrać budynki, musi jechać na kontrolę. Komórka operacyjna wykonuje też pewne zagadnienia, a jednocześnie pojazd będzie wykorzystywany na co dzień w przypadku sytuacji, kiedy będzie musiał uczestniczyć w zdarzeniach. Pozwoli nam na transport od 4 do 5 osób, a dodatkowo również będziemy starali się go wykorzystać jako samochód taki typowo, jak wspomniałem, administracyjno-operacyjny. Wewnątrz pojazdu znajduje się radiotelefon przewoźny Motorola GM360, a więc radiotelefon wykorzystywany w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych do nawiązywania łączności. Ten radiotelefon zapewnia dla dowódcy tego pojazdu łączność z powiatowym stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej, a więc tutaj z naszym stanowiskiem w Braniewie. Dodatkowo mamy również zestaw i moduł do sterowania i wykorzystania wspomnianej wcześniej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Jest to nowa generacja sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej z nieco inną ergonomią, z nieco innym wykonaniem, jeżeli chodzi o obsługę. I ten modulator oprócz tego, że pozwala sterować barwą dźwięku sygnałów alarmowych, również sygnalizacją świetlną, która jest umieszczona i na dachu oraz w zabudowie komory silnika. Dodatkowo możemy przekazywać tym manipulatorem komunikaty głosowe związane chociażby z opuszczeniem strefy niebezpiecznej, z informacją dla mieszkańców. Samochód posiada standardową nawigację zamontowaną w aucie na panelu multimedialnym. Zestaw związany z oznakowaniem osób funkcyjnych, który znajduje się w bagażniku. Pojazd udało się kupić dzięki wsparciu finansowemu warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starostwa powiatowego w Braniewie oraz licznych sponsorów. Dla tych wszystkich osób, dla tych wszystkich podmiotów serdecznie dziękujemy za ten prezent, za kolejny nowy pojazd, który wzbogacił flotę samochodów wykorzystywanych na co dzień przez Państwową Straż Pożarną w Braniewie.